Dobry Państwu, Telewizja w Polsce, w Centrum Wydarzeń, a w Centrum Wydarzeń jest nasza reporterka Żaklina Skowrońska, bowiem odbywają się w Polsce największe od momentu wstąpienia naszego kraju do Paktu Północnoatlantyckiego manewry. 90 tysięcy żołnierzy bierze w nich udział, obserwują te ćwiczenia prezydenci Polski i Litwy i relacja naszej reporterki z Żakliny Skowrońskiej, która od samego rana Państwu przekazuje na antenie Telewizji w Polsce.pl, co się tam dzieje. Oczywiście są to manewry, które mają pokazać zdolność sił Paktu Północnoatlantyckiego do przemieszczania się przez linię Wisły, ale Żaklina Skowrońska Państwu dokładnie o tym wszystkim zaraz opowie. Witamy serdecznie, prosimy o relację. Dzień dobry także i Państwu. Rzeczywiście to są najważniejsze i największe manewry od czasu trwania zimnej wojny. Manewry Dragon 24. W tym momencie na terenie Polski ćwiczy ponad 20 tysięcy żołnierzy różnych państw. Oczywiście są żołnierze polscy, oczywiście są żołnierze litewscy, żołnierze amerykańscy. Są też, warto zwrócić na to uwagę, żołnierze szwedzcy. Szwedzi są najmłodszym sojusznikiem NATO i w tych manewrach, które odbywają się na poligonie w Korzeniewie, biorą udział. Tam na poligonie jest też wciąż prezydent Andrzej Duda, który wspólnie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą obserwowali te ćwiczenia właśnie Dragon 24. Prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że takie manewry to jest ogromny test, ogromny sprawdzian tego, w jaki sposób Polska jest przygotowana do odparcia ewentualnego ataku ze strony Federacji Rosyjskiej, bo dodajmy, że scenariusz tych manewrów był tworzony już w roku 2022, już po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Wtedy właśnie takie plany powstały, scenariusz był dopracowywany, no i tak oto mamy teraz największe ćwiczenia w historii NATO. Jeżeli nasz realizator jest gotowy, to możemy pokazać Państwu teraz tę właśnie wypowiedź prezydenta, który po zakończeniu tej obserwacji manewrów Dragon 24 spotkał się z dziennikarzami. Chyba jeszcze nie mamy tej relacji. Za chwilę będziemy Państwu ją pokazywali. Dziękuję bardzo Żaklinie Skowrońskiej. A my, proszę Państwa, przenosimy się teraz w inne zupełnie regiony, w regiony kampanii samorządowej, bo ona nabiera tempa, bardzo mało dni do 7 kwietnia zostało. Wszyscy kandydaci starają się w miarę swoich możliwości wykorzystać ten czas jak najlepiej. Odbyły się w weekend wielkie konwencje samorządowe 4 największych ugrupowań parlamentarnych: Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. No i na niektórych z tych konwencji zostali przedstawieni nowi kandydaci, bo ci kandydaci, którzy byli od dawna typowani jako kandydaci tych wielkich partii, na przykład Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, to od dawna było wiadomo, że żadnego innego kandydata nie będzie. Trzecia Droga postanowiła poprzeć Rafała Trzaskowskiego i nie wystawiać swojego kandydata, a na konwencji Prawa i Sprawiedliwości piątka młodych działaczy, młodych aktywistów, młodych ludzi, którzy... Część z nich ma już doświadczenie samorządowe, część jeszcze nie. Została przedstawiona przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który przedtem powiedział, co następuje. Podejmując zabiegi o to, by nasza formacja uzyskała w tych wyborach samorządowych jak najlepszy wynik i by uczestniczyła także w różnego rodzaju samorządowych porozumieniach, pamiętajmy o tym. Pluralizm w samorządach, pluralizm rozwiązań w różnych samorządach, bo w jednych rządzą jedni, w innych drudzy, są takie i inne koalicje, to jest też część gwarancji naszej wolności, gwarancji tego mechanizmu, skomplikowanego, dużego mechanizmu, który dzisiaj jest niszczony, a przynajmniej próbuje się go niszczyć, a który wolność zapewnia.
Pokazałam Państwu ten fragment wystąpienia prezesa Kaczyńskiego, dlatego że tam jest ważny moment. Moment, w którym prezes Kaczyński mówi o pluralizmie w samorządzie, o współpracy w samorządzie. Widać z tego, że tutaj te podziały polityczne nie powinny mieć zdaniem prezesa znaczenia i ci ludzie, którzy zostali wybrani z różnych ugrupowań, czy to są pod etykietą partii politycznych, czy też z komitetów wyborców, bo takie też przecież się zdarzają, powinni w momencie, kiedy już te mandaty od społeczności lokalnej uzyskają, no ręka w rękę pracować dla dobra tych społeczności lokalnych. No i dla kontrastu to, co na ten temat Rafał Trzaskowski na konwencji Platformy Obywatelskiej mówił. My chcemy zakończyć już erę PiSu, erę populizmu, erę tych, którzy właśnie próbowali samorząd niszczyć. Ja się w ogóle zastanawiam, jak oni mogą próbować startować w wyborach samorządowych, kiedy mają absolutne zero wiarygodności w tej kwestii, bo samorząd próbowali niszczyć. A naszym gościem jest jedna z pięciu osób, które zostały przedstawione na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Pani Monika Pochorecka, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na prezydent Częstochowy. Bardzo żywe, bardzo emocjonalne wystąpienie miała pani, zresztą tak jak wszyscy kandydaci, bardzo takie widać było zaangażowanie i wiarę w to, co mówią, ale jedno mnie bardzo tak ujęło i właściwie zastanowiło w tym, co pani mówiła, bo pani powiedziała, że Częstochowa jest najbardziej nieszczęśliwym miastem w Polsce. Proszę nam powiedzieć, dlaczego i co pani zamierza jako kandydatka na prezydenta Częstochowy zaoferować mieszkańcom, żeby poczuli się trochę bardziej szczęśliwi? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Rzeczywiście to zdanie jest takie wymowne i ono jest bardzo znaczące, ponieważ ja powiedziałam o tym, o czym możemy przeczytać w rankingach. Miasto Częstochowa jest najbardziej nieszczęśliwym miastem w Polsce. Częstochowianie, czyli mieszkańcy Częstochowy, wskazali, że czują się nieszczęśliwi żyjąc w mieście. Mamy bardzo trudną sytuację w naszej aglomeracji. Lokalna władza, lewicowa władza, pan prezydent Matyjaszczyk rządzi od kilkunastu lat, trzecią kadencję i rzeczywiście sytuacja Częstochowy jest coraz gorsza, coraz trudniejsza. Miasto się wyludnia w sposób bardzo szybki, zastraszający wręcz. My obserwujemy to na linii ostatnich miesięcy, lat. Bardzo wyraźnie. Młodzi ludzie uciekają, co jest przerażające, ponieważ ci młodzi ludzie, o ile łatwo jest zrozumieć, że młodzi ludzie chcą wyjechać na studia z miasta, w którym się urodzili i wychowali, do większych aglomeracji, poszerzać horyzonty, rozwijać się i to jest zrozumiałe. To o tyle niepokojące jest jednocześnie to, że ci młodzi ludzie deklarują niechęć powrotu do Częstochowy, czyli właśnie do miasta, z którego się wywodzą, gdzie mają rodzinny dom, gdzie mają przyjaciół. Tak radykalne deklaracje o niechęci powrotu do Częstochowy, wskazując jako przyczynę brak perspektyw życia w tym mieście, brak dobrze płatnej pracy, godnej pracy, brak mieszkania, brak warunków do rozwoju, to są przesłanki i przyczyny, które wskazują młodzi ludzie jako te, które skutkują taką decyzją. Więc dla mnie radnej miasta, która od 10 lat pracuje w sercu samorządu, Radzie Miasta, no to jest powód do smutku i też stąd między innymi decyzja o kandydowaniu. Ja kandyduję na urząd prezydenta Częstochowy. Byłam zachęcana przez wiele środowisk, z którymi w ostatnich latach, miesiącach w taki bardzo intensywny sposób się spotykam, którzy zachęcają do zmiany. Nastroje społeczne w Częstochowie wskazują na chęć zmiany. Są wyniki badań, które mówią o tym, że znaczna część, mam nadzieję, oczywiście to jest grupa reprezentacyjna, ale jest to jakiś odnośnik i wyznacznik, który wskazuje na chęć zmiany w Częstochowie, chęć zmiany władzy. Częstochowa, mówiłam też o konwencji, jest poważnie zadłużona. Jeśli my na koniec bieżącego roku będziemy mieć zadłużenie na poziomie prawie miliarda złotych, ponad 925 milionów złotych, to jest blisko 50% dochodów miasta ogółem.
to stanowi o bardzo złej sytuacji finansowej. No dobrze, ale pani Moniko, skąd to zadłużenie takie? Bo miałam wczoraj w studiu gościł inny kandydat, który obok pani na scenie na konwencji występował, pan Tobiasz Bocheński, i on mi opowiadał, że jak był wojewodą mazowieckim i były ogłaszane różne konkursy na dotacje, na środki z budżetu państwa dla samorządów, to niektóre samorządy mówiły, że one już wyczerpały swoje pieniądze, bo już tyle inwestycji, które oni współfinansują, jest na ich terenie, więc samorządy miały środki. Jak to się stało i dlaczego ta Częstochowa się tak zadłużyła? Częstochowa miała problem w niektórych inwestycjach i w niektórych przypadkach z zabezpieczeniem wkładu własnego, bo pamiętajmy o tym, że środki finansowe, czyli rządowe wsparcie, które napłynęło do Częstochowy i dzięki któremu szereg inwestycji w Częstochowie zostało zrealizowanych, takich inwestycji codziennych, niezbędnych do życia częstochowian, no, wiązało się z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach wkładu własnego. My słyszeliśmy żarty niektórych działaczy obecnej lokalnej władzy, że już nie ma pieniędzy i mają problem z zabezpieczeniem środków na wkład własny. Właśnie o to chodzi, że żeby móc zrealizować inwestycje, trzeba mieć dodatkowy wkład, czy to na poziomie 15-20%. Skąd zadłużenie, o które pyta pani redaktor? No właśnie z... To jest skutek zaciąganych kredytów i pożyczek. My mamy obsługę roczną długu na poziomie prawie 60 milionów złotych. To jest koszt rocznej obsługi długu. Wyobraźmy sobie, jaka to jest kwota. Co za te środki można by było zrealizować? No tak, ale z tego, co pani mówi, pani Moniko, wynika, że to jest kwestia złego gospodarzenia, bo przecież samorządy mają wpływy własne, a tutaj okazuje się, że tego wszystkiego zabrakło. Ale wróćmy może jeszcze do sytuacji Częstochowy, bo wydawać by się mogło, że takie miasto, tak znane, z takim pięknym obiektem, sanktuarium jasnogórskim, to jest miejsce, do którego napływają ludzie, pielgrzymi, turyści. To jest oczywiście pewnie sfera działalności gospodarczej różnych mniejszych firm, która daje jakiś dochód mieszkańcom, ale to jeszcze jest za mało. Czego potrzebuje ten Częstochowa, żeby to, o czym pani mówiła, się odwróciło? Czyli młodzi ludzie, wyjeżdżając na studia, myśleli już o tym, że wrócą do Częstochowy, bo tam na nich czeka co? Brakuje oferty dla młodych ludzi, brakuje oferty atrakcyjnej dla przedsiębiorców, brakuje oferty atrakcyjnej dla turystów i wreszcie pielgrzymów, bo tak jak pani redaktor zauważyła, mamy sanktuarium. My nie możemy udawać, że w Częstochowie nie ma klasztoru Jasnej Góry. My nie możemy udawać, że nie ma potencjału, jakim jest promocja miasta poprzez sport. Mamy mistrzów Polski, Klub Raków już się śmieją nie tylko w kraju z nas, ale i na świecie, bo przecież Klub Raków, mistrzowie Polski rozgrywają na arenie europejskiej mecze i my, pani redaktor, nie mamy obiektu, nie spełniamy kryteriów, żeby móc te mecze u nas w Częstochowie były rozgrywane. Drużyna musi jeździć do ościennych, pobliskich miast typu Bełchatów, typu Sosnowiec, Bielsko-Biała, żeby można było, sama jeździłam na te mecze, żeby można było uczestniczyć i rozgrywać te mecze. Więc no, to jest powód do wstydu. Ja apelowałam swego czasu do pana prezydenta i nawet wskazywałam na to, że te sukcesy spektakularne naszej częstochowskiej drużyny są niejako problemem dla pana prezydenta, bo powrócił wątek i niewygodny temat, jakim jest obiekt miejski w postaci stadionu. Ten temat dzisiaj w kampanii samorządowej przewija się stale, on wraca. Wszyscy kandydaci, moi kontrkandydaci są pytani, w każdej w zasadzie rozmowie pada pytanie, czy debacie publicznej pada pytanie o stadion miejski. Obiekt, który powinien służyć nie tylko klubowi, przede wszystkim, ale nie tylko. Mamy stadiony w mieście, w kraju, które no, są wzorcowymi przykładami tego, że one są inwestycjami opłacalnymi. Musimy kończyć, niestety musimy kończyć, pani Moniko. Rozumiem z tego, co pani mówi, że to jest taka kluczowa inwestycja, o której myślą mieszkańcy, bo są dumni ze swojego klubu, który odnosi takie sukcesy, ale ważne jest również to, żeby ściągnąć inwestorów, żeby stworzyli nowe miejsca pracy dla młodych ludzi. Obniżyć podatki, pani redaktor. No właśnie, to jest dla pani zadanie, jak pani zostanie prezydentem tego miasta, czego szczerze życzę. Dziękuję.
bardzo za rozmowę. Dziękuję. Monika bardzo. Pochorecka, radna miasta Częstochowy i kandydatka na prezydenta tego Jasnogórskiego Ogrodu, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. A my, proszę Państwa, spotkamy się za chwilę. Proszę z nami zostać.